Witam serdecznie wszystkich zacnych miłośników, na pewno zegarków wyjątkowych, nie tylko szwajcarskich. Mam tu dzisiaj Wam do przedstawienia, bo jestem akurat u zegarmistrza i pozwoliłem sobie właśnie Wam pokazać, co tu takiego posiadam. Dobrze Wam. Może już znany Schaffhausen o naciągu manualnym, kaliber 402, obok jego sąsiadem jest Jagger LeCoultre, nie kto inny Master Mariner, kaliber 880. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się otóż to, tom oto Omegą w automacie. Model GNF, kaliber 10.22. Na 23 kamieniach, jak widać, datownik, koperta pozłacana, ale nim się zajmiemy za momencik. A tu jeszcze tylko, przy okazji, chciałem Wam pokazać, jak wygląda niemiecki wyrób, jakim jest marka Dugena. Ponieważ na mechanizmie jest. Jest to mechanizm kaliber bodajże 688. Made in Germany. Tak, już wyciągamy tą omegę, żeby bliżej ją pokazać. Dost jest to. Nie mała omega na tamte czasy. Koperta pozłacana, już za jak ją wyciągamy. Podtrzymuje aktualnie zaskórniaki, ale. Poradzimy sobie. O. I ładnie już nam się prezentuje. Kawał historii, kawał zegarka. A co mogę też powiedzieć o tej omedze? Omega Genève, tak jak mówiliśmy, kaliber 10-22, 23 kamienie dla przypomnienia, chociaż za momencik. Poproszę zegar mistrza, aby mi ją otworzył. Wówczas pokażę, jak ona się prezentuje, eee, po prostu wewnątrz. A ja sobie przełożę ręce i włączymy albo bez lampki LEDowej pokażemy, jak wygląda Omega z bliska.